Czym Boże, coś wam powiem. Chcąc spotkać się z Bogiem, musimy przedostać się przez dziedziniec, gdzie bankierzy mówią, musisz się zmienić, choć oni wymieniali tylko monety na te świątynne. Musisz przebić się przez panujący zgiełk i wrzawę, który towarzyszy wszystkim próbom spotkania się z Bogiem. I one chcą, żebyś nie spotkał się, nie doszedł do celu. Wiele z takich przeszkód, które nie pozwalają nam zbliżyć się, a wręcz odciągają od Boga. A skoro tam kupowało się i zabijało zwierzęta na ofiarę, to musiał być tam straszny smród. I w nas nieraz też coś śmierdzi tak, że myślimy sobie, może jednak dam spokój i nie będę wchodził. Natomiast Bóg czeka w tym miejscu, gdzie jest cisza i spokój. Czeka na każdego z nas, by dać nam chwilę wytchnienia, by utulić i wlać swą łaskę. Czeka cierpliwie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy uda nam się do Niego zbliżyć. Nie chcąc przyspieszyć to spotkanie, posyła Jezusa, który wchodzi w cały ten bałagan i zaprowadza porządek. 3 dni potrzebuje, żeby na nowo w nas zabłysło światło, by znów był spokój. Jednak my musimy wyrazić na to zgodę. Nie możemy pytać, jakim prawem to czynisz, bo i tak nie zrozumiemy odpowiedzi. To potrzebne jest zaufanie, które jest zgodą na Jego działanie. On wie, czego nam potrzeba. Być może będzie musiał zburzyć wszystko, co tak skrzętnie budowaliśmy całe swoje życie. Ważne słowa padły z ust Jezusa, które mają nas nakierować na właściwe tory. Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska. Tu nie chodzi tylko o tę murowaną świątynię, ale przede wszystkim o świątynię naszej duszy. Spójrz spokojnie na swoją modlitwę. O co prosisz najczęściej? Zapewne o jakiś cud, o jakiś gest, o jakąś korzyść dla siebie. Żeby się zmienić, żeby coś z nas zniknęło. Często też mówimy, Panie Boże, zrób to i to, a ja się zmienię. Handlujemy z Bogiem zamiast zmieniać się natychmiast i prosić o wytrwanie w tym postanowieniu. My mamy zrobić pierwszy ruch, by Bóg mógł dalej przejąć inicjatywę. Nigdy nie będzie odwrotnie. Bóg szanuje naszą wolną wolę i bez naszej wyraźnej zgody nie złamie jej. Zachowanie Jezusa w Jerozolimie wydawało się społecznie nieakceptowalne. Ale jeśli przypomnimy sobie słowa gorliwość o dom Twój pożera mnie, wtedy wszystko wydaje się już jasne. Gorliwość jest energią, która objawia się wtedy, gdy człowiekowi na czymś zależy. Jezusowi zależy na każdym z nas. On kocha prawdziwie i dlatego walczy o to, co najważniejsze, czyli o nasze życie. I to także lekcja dla nas, byśmy przyjrzeli się swojej gorliwości, jeśli chodzi o zapał do głoszenia Ewangelii. A może opanowała nas obojętność? Święty Augustyn w swoim nauczaniu powiedział, kiedy wspominamy konsekrację świątyni, pomyślmy, co powiedział święty Paweł. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Abyśmy zachowali nasze dusze piękne i czyste, jakie podobają się Bogu i aby były one Jego świętymi świątyniami. Dzięki poświęceniu swego życia za nas, Jezus Chrystus uczynił z wierzących żywą świątynię Boga. I dlatego chrześcijańskie orędzie przypomina nam, że każdy człowiek jest święty, jest zamieszkany przez Boga i nie możemy go kalać, używając jako środka do jakiegoś celu. My wierzący nazywamy się Kościołem, czyli świątynią. Jednak nazwa Kościół przysługuje nam tylko w takim stopniu, jakim jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.